Jeszcze moment. I ruszyły w miarę równy start. Na czoło przez moment wyszła Fira Agba. O, teraz konie się tasują. Kilka z nich walczy o prowadzenie. Tam jest Germanio. I Germanio przez moment prowadzi. Blisko niego jest Werbel, także dobrze wystartowała Eulerta. W tej chwili Werbel, Fusion walczą o prowadzenie. Blisko jest Eulerta, teraz poprawił także Prince Calipo i on obejmuje prowadzenie. Prince Calipo teraz z Germanio, Werbel, Fusion, Eulerta. Te konie odskoczyły, potem przerwa. I jest Sariah Al-Khaledia, który prowadzi całą grupę. Ostatnia Ereira odpada, a tu z przednią galopuje Benefis i także Ganima. Wciąż na czele Prince Calipo i Germanio, te dwa konie. Prince Calipo, Germanio, dalej Fusion, Eulerta pod Darią Panczew i pozostałe konie. Teraz grupa już dołączyła. W tej grupie jest także Celti, który teraz poprawia, jest Sariah Al-Khalediah. Jest także Fira Agba. Niecało 800 metrów do celownika. I teraz Passionat wyszedł na czoło. Passionat przed Fusionem. Szeroko w pole Celtic. Oj, wyłamują konie przed wyjściem na prostą, a skorzystał na tym Fusion pod Ellis Mills i on obejmuje prowadzenie. Fusiona atakuje w tej chwili Fira Agba. Fusion, Fira Agba, Passionat i Celtic polem. Te cztery konie. Przy kanacie rozpędza się także Eulerta. W tej chwili Celtic jest już na czele. Celtic z przewagą. Celtic i Katia Martwalder ze Szwajcarii z dużą przewagą. O drugie miejsce walczy w tej chwili. I na razie skutecznie Fira Agba, ale polem rozpędza się także Ganima. I także Passionat. 50 metrów do celownika i Celtic nie przegra tej gonitwy. Druga będzie Ganima, dalej Benefis. Sariah Al-Khalediah. Fira Agba i pozostałe konie. Ostatnia kończy Ereira.